124 uczestników wzięło udział w wojewódzkim festiwalu I Ty Masz Talent, którego organizatorem był zespół szkół specjalnych. Został też objęty honorowym patronatem podkarpackiego kuratora oświaty Małgorzaty Rauch. Podczas festiwalu było prezentowanych 18 ośrodków. Uczestnicy prezentowali na scenie swoje umiejętności wokalne, taneczne, recytatorskie i aktorskie w 4 kategoriach wiekowych. Pomysłodawcą i koordynatorem tego wydarzenia była Anna Chęciek, nauczyciel zespołu szkół specjalnych w Dębicy. Festiwali dla dzieciaków z niepełnosprawnością jest naprawdę mało. I my zauważamy, że nasze dzieci rozkwitają na takich festiwalach. One nie tylko na festiwalach, one oczywiście przygotowują się wcześniej w swoich ośrodkach, ale to, jak, że one przygotowują się, jak pracują nad danym występem, powoduje, że otwierają się. Otwierają się na społeczeństwo, otwierają się na nowe doznania, pokonują swoje bariery i potem naprawdę są pięknymi gwiazdami. Festiwal odbył się przy współudziale Starostwa Powiatowego w Dębicy. Mamy piękne warunki, wspaniałą szkołę, piękną salę gimnastyczną ze sceną, przygotowaną profesjonalnie, można powiedzieć, jak oczywiście na warunki szkolne. Do tego nagłośnienie bardzo dobre, no i przede wszystkim nauczycieli wspaniałych w Zespole Szkół Specjalnych, którym się chce to organizować od tylu już lat, a to nie jest proste. 125, czy tam prawie 130 uczestników, 17 miejscowości, 17 ośrodków. Trzeba ich wszystkich przyjąć, trzeba im wszystkim zapewnić jakieś wyżywienie, trzeba ich tutaj zorganizować, trzeba dla nich wszystkich przygotować nagrody. Także to są naprawdę to jest ogromna praca sponsorów, pozyskiwanie itd. W jury zasiedli Anna Mazur, wiceprzewodnicząca powiatu dębickiego, oraz Andrzej Kozik, emerytowany dyrektor Domu Kultury w Pilśnie. To jest 9. edycja i ja się bardzo cieszę, że wreszcie te dzieci mają gdzie wystąpić. Piękna sala, piękne otoczenie i te dzieci, widać, że one tym żyją. W związku z czym nawet oglądanie na scenie to jest przyjemnością i one tu mogą się wykazać, bo jest i przestrzeń, i miejsce, i dekoracje. No wspaniale. A na co będzie Pani zwracała uwagę jako juror? No oczywiście na wykonanie, na piękno, na ich wielki trud, bo musicie Państwo wiedzieć, że to jest olbrzymi trud przygotować taki występ. To jest trud dla dzieci i trud dla opiekunów. Więc na to zwracam uwagę. Jestem przekonana, że wszyscy najlepiej zrobią to, jak potrafią. Uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych robili zdjęcia z festiwalu, a wolontariusze z 2. LO w Dębicy pomagali w opiece nad dziećmi z niepełną sprawnością. Wśród nich była Kamila Waniewska. Jestem ciekawa, jak to jest pracować z osobami niepełnosprawnymi i bardzo też się z tego powodu cieszę, bo naprawdę są to niesamowici ludzie, niesamowicie zdolni też. Co należy do Twoich obowiązków i koleżanek, z którymi dziś? Pomagamy tutaj paniom w organizacji tego wszystkiego. Roznosimy słodycze, pomagamy. Tutaj mamy też zabawiać dzieci w czasie wolnym i myślę, że super się bawimy i nam sprawia to naprawdę dużą przyjemność. Festiwal trwał kilka godzin, a jego uczestnicy z przyjemnością prezentowali swoje wyjątkowe talenty.